Halo, cześć, dzień dobry. Witam was pięknie w kolejnym gitarowym vlogu. Dzisiaj zabieram was na plan teledysku koncertowego. Co to znaczy? To znaczy, że jest to taki teledysk, w trakcie którego będziemy grali piosenkę, prawdopodobnie 50 razy każdą, a mamy ich aż 3. No i pokażę wam, jak wygląda od kuchni rejestracja czegoś takiego w profesjonalny sposób. Mam tutaj takiego protipa dla osób, które kiedyś się będą wybierały na taką sesję zdjęciową lub plan teledysku. Proszę bardzo, to są profesjonalne koce teledyskowe. Kiedyś mieliśmy taką sesję i ta sesja zdjęciowa była w studiu, które nie było ogrzewane, była zima, na dworze chyba z minus 20 stopni, a sam klimat sesji był tropikalny. Za każdym razem, gdy ktoś wychodził na zdjęcia, musiał się rozebrać, być w jakiejś takiej luźnej koszuli, w palemki czy coś. Pomiędzy tymi zdjęciami wszyscy siedzieli zawinięci w takie koce, także teraz mam swój własny zestaw na wypadek, gdyby tam nie było. Pewnie będzie, ale lepiej być przygotowany. Dobra, to wyszedłem na chwilę, opowiem wam, jak to z grubsza będzie wyglądać. Taki teledysk kręci się tak, że będzie leciał numer, my będziemy go grali przez wiele, wiele take'ów i panowie operatorzy, reżyserowie będą starali się wyciągnąć z tego obrazka jak najwięcej. Najpierw zapewne z całości, a później będą jakieś takie ujęcia bliskie, czyli cały zespół będzie grał dalej. Natomiast ich skupienie będzie na tym, żeby łapać na przykład z bliska ręce, uderzenia, nie wiem, perkusji, tak, basu, wokalistę z bliska. Tak przynajmniej podejrzewam, tak to zwykle wygląda, a jak będzie tym razem, to zobaczymy. Nagrywamy tutaj 3 piosenki i z tego, co wstępnie już jest ustalone, to jedna będzie na siedząco, a resztę będziemy stali. Także no, będzie ciekawie, będą z tego 3 obrazki do 3 utworów, jak można się domyślić. I ogólnie myślę, że jest mega fajnie. Przede wszystkim jestem pierwszy raz w tym studiu. To jest jakieś filmowe studio, które służy, z tego co się dowiedziałem, głównie do jakiejś postprodukcji. Jest tutaj przepięknie, nie? Normalnie mógłbym mieszkać w takim miejscu. Zresztą zobaczcie sami. Wójciu! Teraz będę jak Krzysztof Gonciarz. Co tutaj się dzisiaj będzie działo? Nagrywamy wideoklipy do 3 utworów. Będziemy się starać zrobić to jak najlepiej potrafimy.
I żeby się wszystko naprawdę fajnie udało. Uważam, że będą to teledyski roku. Tak. Dokładnie, tutaj czułem inspirację. No, jest nie. Przepraszam bardzo, co tutaj się dzisiaj dzieje? Cieszymy. Cieszymy. Uwaga, będzie ujęcie kinowe. Chyba moja kolej. Proszę. Dzień dobry. To ja bym tak chciał przyciąć końcówki troszkę. No i tak na bóstwo generalnie. O, tak jak on bym chciał. Ale to jest ważne, słuchajcie, żeby łysinka się nie świeciła teraz, tak sobie myślę, że to jednak jest różnica średnio zaawansowanej produkcji do zaawansowanej. U mnie na filmach zawsze mi się odbija, bo mam lampę nad głową. Wygląda profesjonalna kamera. Dzień dobry. Proszę nie kamerować. To nieprawda. Co tutaj się będzie działo, Bruno? Tata będzie grał? Będzie grał tata dzisiaj? A na czym grał tata? Powiedz na. Na basie? Czy muszą panowie tak hałasować? Panie tutaj nie nagrania tutaj trwają. Proszę pana. Panie kierowniku, co teraz się będzie działo? Będzie kręcony klip do piosenki. Dobra, no to nakręciliśmy pierwszy utwór, a teraz będziemy kręcili drugi piosenek. Witam kanał YouTube, witam twoich widzów i wszystkich. Co teraz się będzie działo? Będziemy nagrywać utwór pod tytułem Monsters. No i tyle wiem. Ale, ale obrazek jest piękny. Wkrótce na kanale gościnne lekcje. Masterclass. Tappingu. Martino Lodarcico. Mato. Trzeba powiedzieć, że światło dużo zmienia. Gramy ostatni numer i jest mega spoko. Trzy słowa dla reportera. Szymon jest super. Bardzo ładnie. Który to był take? No to kończymy ostatni piosenek i do domku. Siema, to już po. Udało się. Dobra, no to by było na tyle. Trzy numery nagrane, poszło całkiem spoko. Ja teraz, jest godzina 19 na 8.30, mam jeszcze jedną próbkę, także zawijam się pograć. Cześć, do zobaczenia, trzymajcie się, oglądajcie go, bo on mówi fajne rzeczy i robi fajne rzeczy i nagrywa fajne rzeczy i subskrybujcie. Łapki w górę. Kliknijcie dzwoneczek, bo dzwoneczek jest ważny w życiu. Dokładnie tak.